Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, już w nowym roku, gdzie wspólnie sobie obejrzymy. O czym ja zresztą mówię, w nowym roku? Jak wy zobaczycie ten odcinek, pewnie już będzie ze 20 stycznia. This is fine. Więc ponownie, witajcie w nowym roku. 20 dni później, co tam u was? Co nowego? Zapisaliście się na tą siłownię? Ej, mówiliście, że się zapiszecie w nowym roku. Czemu się nie zapisaliście? W dzisiejszym odcinku będziemy sobie oglądać program Trudne Sprawy. Oczywiście, jak zawsze początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejścia mojego Twitcha, Twittera i Instagrama. Oglądajmy, zapraszam. Koło. Tu mieszkają Andrzej i Anita Ogrodowicz z dziećmi Olimpią i Markiem. Rodzina wciąż kłóci się z powodu swojej sytuacji materialnej. Anita i Olimpia nie mogą przywyknąć do skromnych warunków życiowych. Kobiety cały czas marzą o życiu w luksusie i bogactwie, podczas gdy Andrzej i Marek są ze swojego życia zadowoleni. Dziewczyny nie mogą się przyzwyczaić do, wiecie, tutaj w cudzysłowie oczywiście, biednego życia. No to mam pytanie, czy ta pani i jej córka, czy one kiedykolwiek były bogate, że teraz się nie mogą przyzwyczaić do biednego życia? Plus to zdanie, które powiedział narrator, ekstremalnie brzmi, jakby opisywało sytuację, gdzie ojciec całe życie po prostu 24 na dobę haruje, a żona i córka oczekują, że będą bogate, bo po prostu, no. Miałam już dość klepania biedy. Zawsze marzył mi się własny domek, najlepiej z basenem. Super, pani Anito! To co pani robi w związku z tym, żeby tak dążyć do tego domu z basenem? A nic pani nie robi, okej. No ale mojego kochanego męża to przerastało. Gdybym jeszcze ja nie pracowała, nie byłoby nas stać na nic. Anita jak zwykle przesadzała. Nigdy w życiu nam niczego nie brakowało. No, wiadomo, zawsze można żyć na wyższym poziomie. No, ale wszyscy byliśmy zdrowi, no i to było dla mnie najważniejsze. What the fuck? Ja za tą kamerą mam monitor, którego już mam chyba z półtora roku. Teraz odkryłem, że ja folii nie zdjąłem z niego. What the fuck? Serio? Czekajcie, co jest? Jakim cudem mogłem nie zdjąć folii? Najlepsze jest to, że ja nawet nie żartuję. Olimpia nie zważa na skromne zarobki rodziców i wciąż prosi o pieniądze na nowe zachcianki. Wracając, według mojego podręcznika, w momencie, w którym macie pieniądze na jedzenie, na swoje własne mieszkanie, czy nawet choćby wynajem mieszkania, to już generalnie biedni nie jesteście i sobie radzicie w życiu bardzo dobrze. Wkurzało mnie, że nie mogłam mieć markowych ciuchów. Przecież to siara była. Wszystkie dziewczyny w klasie miały takie buty, tylko nie ja. Najlepsze jest to, że gdyby ta dziewczyna Olimpia urodziła się dosłownie kilka lat później, to by zorientowała się, że te klapki Kubota, które ma zamiast Nike'ów, teraz są aktualnie bardziej popularne i bardziej modne niż te oryginalne Nike. Klapki Kubota to ósmy cud świata, zaakceptujcie to. Dla mnie było najważniejsze, że miałem w czym chodzić, nie potrzebowałem się stroić. Po co myśleć o czymś, czego i tak nie można mieć? No dobry chłopak. Marek, do cholery jasnej, powiem ci już teraz. Ty, chłopcze, jesteś przyszłością, na którą ten kraj nie zasługuje. Mówię zupełnie serio, wyprowadź się. Lepsza przyszłość czeka gdzieś za granicą, wyprowadź się. Pewnego dnia Andrzej robi porządki i znajduje należącą do zmarłego dziadka książeczkę mieszkaniową z lat 70. Rodzina nie wierzy własnym oczom. Rodzina nie wierzy własnym oczom. Dziadek okazał się nazistą. Widnieje tam kwota 222 456 zł. Ogrodowiczowie nie mogą się posiąść z radości. Nie mogłem w to uwierzyć. Mama zawsze mówiła, że dziadek miał hopla na punkcie oszczędzania. No ale nie sądziłem, że aż takiego. Z dnia na dzień staliśmy się bogaci. Muszę tutaj zauważyć, pewnie wy też zauważyliście, że generalnie oszczędzanie w naszym polskim społeczeństwie zostało przyjęte za coś takiego mądrego, rozsądnego. I że człowiek, który oszczędza, jest rozsądny, dba o przyszłość i w ogóle. No ale z drugiej strony potem sobie myślę, że mamy przykład takiego dziadka, który całe życie oszczędzał. Zebrał 220 tysięcy złotych, no gigantyczna kwota. I co z tego ma? Nadal w grobie leży, no to po cholerę to robić, no! Co? Zapewnić byt przyszłym pokoleniom swoich dzieci? Ale ja dzieci nie będę miał! Come on, spójrzcie na mnie. Nigdy nawet nie marzyłam o takiej kasie. Myślałam, że oszaleję z radości. Miałam nadzieję, że wyniesiemy się w końcu z tego blokowiska i nareszcie wyjedziemy na jakieś porządne wakacje za granicę. Więc wracając do tematu, ja już od teraz nie oszczędzam. Wszystko wydaję i tylko i wyłącznie po to, żeby taka pani Anita w przyszłości nie cieszyła się z moich oszczędzonych pieniędzy. W poniedziałek Andrzej chce iść do banku. Ku swemu przerażeniu nie może znaleźć książeczki mieszkaniowej. Początkowo nie mówi o tym swojej rodzinie, żeby nie psuć najbliższym dobrego nastroju. Dziwne. Nic tego nie rozumiałem. Zostawiłem książeczkę na komodzie, a ona zniknęła. No musiałem ją znaleźć, bo żona nie dałaby mi żyć. Chłopie, ja tak myślę, że jakby twoja żona się dowiedziała, że zgubiłeś książeczkę mieszkaniową, która jest warta 220 tysięcy złotych, to ja podejrzewam, że ty byś żony już raczej nie miał. Ale z drugiej strony, patrząc na to, że twoją żoną jest pani Anita, nie widzę tutaj żadnego problemu. Ten sam dzień.
Anita i jej córka Olimpia zaczęły wydawać pieniądze, których jeszcze formalnie nie posiadają. Tymczasem Andrzej wciąż nie może znaleźć zaginionej książeczki mieszkaniowej. Mężczyzna nie wie, jak ma o tym powiedzieć swojej rodzinie. O, jeez! O, zaczęło się! Cześć, skarbie! Połaziłyśmy trochę po sklepach. Jak ja je zobaczyłem, obładowane tymi zakupami, aż mi się gorąco zrobiło. Ja za wszelką cenę musiałem znaleźć tą książeczkę. Mama miała tego dnia naprawdę dobry humor. Kupiła mi sukienkę, parę bluzek i te ekstra buty. Nike! Jak nic, przez ekstra buty musiały jej chodzić o kuboty, bo innych ekstra butów nie znam. Babki kubota, polska robota. Babki kubota. Powiedziała, że teraz na wszystko nas będzie stać. Trochę? Ładne mi trochę. No trochę. Wiesz, a to futerko to chyba majątek kosztowało. Futro sobie kupiła? Jeez! Jeszcze w tamtych czasach, gdy nagrywano ten paradokument, nie wiem, te 10-12 lat temu, to w tamtych czasach jeszcze tak nie uważano o nas zwierzęta i założ się, że to futro jest zrobione z prawdziwych zwierzaków. Wy wiecie, jak takie rzeczy kosztują? Jeez! Więc nie dość, że to futro było niesamowicie drogie, to jeszcze, żeby je zrobić, musiały zwierzęta umierać. Znaczy to, że zwierzęta umarły, to spoko, to całkiem giciorek. Ja nie lubię zwierząt, takie zbyt ładne i puchate. Ugh. Co to, dodatek do luksusu? A co to w ogóle jest? Nowe buty mama mi kupiła. Jak nowe buty? Futerko, to jest nieważne. To jest niespodzianka dla całej rodziny. Co? To jest niespodzianka dla całej... Jaka niespodzianka? Oj. Karton. Kochanie, to jest Słuchaj. Nowy odlotowy komputer. Już ten stary nie będzie nas straszył. Czyś ty oszalała? My jeszcze tych pieniędzy nie mamy, ty już wydajesz... O skarbie, słuchaj, wiesz co? Jeszcze byłyśmy u jubilera, no mówię ci, przepiękna biżuteria. Tak, jak tam się wszystko świeciło. No. No i gratuluję! Z pana 220 tysięcy złotych zostało ile? 20 tysięcy teraz? Były korony jak dla księżniczek. Tak. Jak ja będę miała, mamo, tyle pieniędzy. Oj, mamy pieniądze, córeczko. Pójdziemy z tatusiem, to sobie coś wybierzemy. Prawda? Gdzie pójdziemy? Królewiczu? Co ty bredzisz? O, i tutaj macie idealny przykład, dlaczego ci ludzie są biedni. Znaczy tutaj w cudzysłowie biedni. Bo gdy mają jaką gotówkę, to zamiast to oszczędzić, zainwestować nawet choćby, to co robią? Kupują córce koronę! Dosłownie koronę! Dziewczyno! Jak bredzę? No, słuchaj, mówię ci, no... jak będą te pieniądze, to może się zastanowimy. Może pójdziemy, może. Nie no, masakra, ja musiałem coś z tym zrobić. Musiałem powiedzieć, że ta książeczka gdzieś się zawieruszyła, bo one wpadły jakiś szał zakupowy. Na zakupach było super. W końcu mogłam wydawać pieniądze, nie zastanawiając się nad tym. To było życie, a nie tylko ciągle oszczędzać na wszystkim. Nie zastanawiając się nad tym, przypomnę proszę pani, pani nie ma nieograniczonego budżetu, ma pani budżet dosłownie 220 tysięcy złotych, których też swoją drogą jeszcze nie macie w portfelu. O, i tutaj pojawia się dobre pytanie. W takim razie, czym ta pani zapłaciła za futro i resztę zakupów? Już nie musiałam się martwić o pieniądze, jak patrzyłam na te wszystkie... A dzień dobry, sąsiedzi. A witamy, a co wy tak załadowani jesteście? A co? Nie można skoro nas stać? A ty co taki interere, co? Nie odzywaj się nawet do mnie, biedaku. Anitka, jestem twoim bratem, 40 lat się znamy. Chyba byłeś moim bratem do wczoraj, bo od wczoraj jestem bogata i cię już nie znam. Żegnam pana. Co, wy w totolotkę żeście wygrali? Tak, totolotkę. No można tak powiedzieć. Andrzej znalazł starą książeczkę mieszkaniową, jest tam kupę kasy. A co gadasz o tym, co? Ale niech pan nie mówi nikomu. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Pan Andrzej ewidentnie jest jedynym domownikiem, który ma IQ na plusie i dobrze zauważa, że raczej się nie powinno chwalić tym, że ma się ponad 200 tysięcy złotych gotówki w domu. A tutaj, niech pan patrzy, jest nowy komputer. Jest rewelacyjny, prawda? No, super, elegancki, kurczę. A nam się komputer zepsuł, Lucynka potrzebuje do szkoły. To wie pan co? Niech pan weźmie nasz stary. Jest tam nawet internet. Chętnie, to przyda się. Kurczę, Lucynka się ucieszy. Tak? Ma pani ten cały internet w swoim komputerku? Czemu mnie to tak bawi? Ja przysięgam, założę się, że ta pani jest jedną z tych osób, które się w ogóle nie znają na internecie i naprawdę sądzi, że cały internet znajduje się w jej komputerku. No nie ma problemu. Proszę przyjść w każdej chwili. To gdzie są, to ja się zgłoszę za kilka dni. Dobrze, czekamy. No to do zobaczenia. Do widzenia. Chodźcie, kochani, z tymi skarbami naszymi. Lecimy na górę. Skoro mogliśmy mu pomóc, to mógł wziąć sobie to stare pudło. A, pani Anitko, już zapomniałem. Auto mi się ostatnio zepsuło. Co pani z tym zrobi? Poza tym zrobił nam przysługę. Nie musieliśmy się martwić, jak się pozbyć tego starego grata. Nie chciałem nas kompromitować przy tym sąsiedzie. Panie Andrzeju, proszę nie robić z siebie buraka i nauczyć się poprawnie mówić po polsku. Nie mówi się kompromitować. Co to w ogóle znaczy? Mówi się kompromisować. Nie chciałem nas kompromitować przy tym sąsiedzie, mówiąc, że nie mamy jeszcze tych pieniędzy. No ale Anicie w końcu musiałem powiedzieć. Cieszyłem się, że dostanę ten komputer. Przynajmniej trochę pieniędzy zaoszczędziłem. Tydzień później.
Małżeństwo wybiera się na cotygodniowe zakupy. Anita zauważa na wystawie piękne meble kuchenne. Pracująca na pół etatu sprzedawczyni już planuje zakup. Wow, Anita! Zanim przyjdą ci głupie pomysły do głowy, to chcę ci powiedzieć, że w naszym mieszkaniu my nie posiadamy kuchni. Więc po co nam te meble? No bo wiesz, no bo Grażynka ma, to też chce, no. Andrzej! Co? Popatrz, jaka piękna kuchnia! Ładna. Jezu, wiesz co? Muszę ją mieć. Muszę ją, kochanie, mieć, wiesz? Ty musisz mi? No oczywiście! Chyba no. Cię pogięło, to słuchaj! Andrzej, jak to mi to ponad 20 tysięcy kosztuje. Jezu, no chyba nienormalne. Andrzej, przecież nas stać w tej chwili. Pomijając oczywiście kwestię tego, że oni tych pieniędzy nie mają, bo zgubili książeczkę. Swoją drogą to jest przerażające, bo oni cały czas pieniądze wydają i nie mają tych pieniędzy dosłownie. To z drugiej strony tak sobie myślę, że nawet jakby mieli tą książeczkę, to przecież oni tak czy siak w tydzień te 200 tysięcy wydadzą. Zawsze chciałam mieć fajną kuchnię. I jak pojawiły się pieniądze, chciałam ją sobie kupić. No ale Andrzejowi jak zwykle nic nie było potrzebne. O co ci chodzi? No taką kuchnię piękną, jesteśmy teraz bogaci. Za głupią kuchnię 20 tysięcy. No a co to? Słuchaj, już mamy taką starą, będę mogła zaprosić znajomych, pochwalę się. No przecież to jest rewelacyjna i wcale nie jest taka droga. Może pójdziemy tu do sklepu obuwniczego. Jest wyprzedzaż. Daj mi spokój z butami. Buty mnie nie interesują, ja muszę mieć tą kuchnię. Jest jaki Andrzej robi damage control. Zamiast wydawać na kuchnię 20 tysięcy złotych, proponuje żonie może jednak nowe buty za 500 złotych. Wtedy na tych zakupach zatrzymywała się przy każdym sklepie, co chwilę chciała coś kupować. Dawniej potrafiła się cieszyć z drobnych rzeczy. Brakowało mi tamtej Anity. W sklepach było tyle fajnych rzeczy. I fajnie by było móc kupować sobie wszystko, nie zastanawiając się nad tym. No pani Anito, potwierdzam, że super by było, dlatego polecam sobie znaleźć lepszą pracę, lepiej płatną, żeby państwa było na to stać. Ale nie, to wina Andrzeja, tego niedorajny, że nie zarabia więcej, Tylko mój mąż ciągnął się za mną jak piąte koło u wozu i ciągle mnie denerwował. Kiedyś miał w sobie więcej życia. Prawdziwe małżeństwo pełne miłości, no po prostu Stać nas? Słuchaj. Stać. Nic nie będzie. Jak to nic nie będzie? Nie będzie żadnej kuchni, żadnych butów, nic nie będzie, co rozumiesz? A co ty do mnie mówisz? Jak to nie będzie? Nie Dlaczego? Będzie. Książeczkę zgubiłem, rozumiesz? Nie. Nie wiem, czy ktoś ukradł, Zartujesz? Czy co? W całym domu Jak szuka. To zgubiłem książeczkę? Miałem iść do banku, nie ma. Nie ma książeczki. Ty jesteś jakiś nieudacznik życiowy. Nic. Wiesz co, ja mogłam tą książeczkę wziąć, pójść do banku i byłyby te pieniądze. Co ty? Przecież nikt by ci nie wydał żadnych pieniędzy. Daj sobie spokój. Idziemy do domu szukać książeczki. Idziemy. Ulżyło mi, jak jej w końcu o tym powiedziałem. No musiałem to zrobić. Przecież ona była gotowa kupić tą kuchnię. Tak, panie Andrzeju, ma pan rację. Może pan troszeczkę uspokoić się, że żona nie kupi kuchni za 20 tysięcy. Ale jednak proszę pamiętać o tym, że nadal pan musi zapłacić za laptopa, którego żona kupiła. Andrzej zawsze musiał nawalić. Czasem zastanawiałam się, co ja w nim widziałam, po co w ogóle za niego wyszłam. Jak można było zgubić książeczkę mieszkaniową? To co, może skipniemy cały odcinek i przejdziemy od razu do końcówki? Rozwód, tak? Rozwód, wszystko okej? 30 minut później. Zdenerwowana Anita wbiega do mieszkania. Od razu chce, by rodzina szukała upragnionej książeczki mieszkaniowej. Słuchajcie, stało się zła rzecz. To proszę, tatuś, mów swoim dzieciom. Co się stało? Ta książeczka, ta mieszkaniowa z tymi pieniędzmi. No gdzieś zginęła, nie wiem. Co? Nie mogę jej znaleźć. Jak to zginęła? Przecież my potrzebujemy pieniędzy. Mama, obiecałaś mi auto. Dobra. Jeszcze matka, auto ci obiecała? What the fuck? Mi się cały czas wydaje, że oni nie rozumieją konceptu tego, że mają ograniczoną liczbę pieniędzy. Znaczy, owszem, dużo pieniędzy, bo 220 tysięcy to jest dużo, ale nadal to jest ograniczona liczba pieniędzy. Wy nie możecie całego świata kupić. By the way, chciałbym skomentować, że to chyba nie jest najlepsza metoda wychowawcza dla córki, gdy jej dosłownie obiecujecie, że kupicie jej prawdziwą koronę, jak dla księżniczki. A potem jeszcze auto. Przysięgam, niedługo będzie kolejny odcinek Trudnych Spraw z tą rodziną, gdzie ojciec przez cały odcinek będzie się zastanawiał, dlaczego ta moja córka jest taka rozpieszczona? No nie wiem. Why? Dobrze, wszystko będzie. Ta książeczka nie mogła zginąć, musi gdzieś być w domu. Tylko oczywiście wasz tatuś gdzieś zapodział, nie wiadomo gdzie. Teraz wszyscy szukamy. Ja niczego nie będę szukał, miałem wyjść, tak obiecałaś mi. Jakie wyjście? Chyba książeczka jest ważniejsza. No nie, ja nic nie będę szukał. Nie ma żadnego wyjścia. Tylko pieniądze i pieniądze. Dla mnie było najważniejsze, żeby matka przestała się w końcu do wszystkich rzucać i żeby mógł się spotykać ze znajomymi. Marek to spoko ziomek, naprawdę. Marek ma żółwika, żółwik. Jak mama wparowała taka wkurzona na chatę, to już wiedziałam, że coś jest nie tak. Ale że tato zgubił naszą książeczkę? Nie mogłam w to uwierzyć.
A ja już wszystkim naopowiadałam, że mamy dużo pieniędzy. Jezus Maria, czy ona ma IQ na minusie? Chodzić po szkole i rozpowiadać wszystkim wokół: cześć, ja mam w domu dużo pieniędzy. O, swoją drogą, może to jest właśnie powód, dlaczego ich okradli i ktoś zabrał tą książeczkę. Bo może ta córka rozpowiadała wszystkim: ja mam dużo pieniędzy. Każdy w swoim pokoju, ty w swoim, ty w swoim. I ona się musi znaleźć. To jest niemożliwe, żeby ona zaginęła. A to gdzieś walną i... To nie są moje. To są Laury, ja je tylko przy... Dlaczego ty w ogóle grzebiesz w moich rzeczach? Dobra, przyznaję, wzięli mnie z zaskoczenia. Naprawdę się nie spodziewałem, że ten młody znajdzie szlugi. Dobra, przestań. Dobra, cisza, przestańcie. To w tej chwili jest nieważne. Ważniejsze jest teraz szukanie książeczki. Rodzice myśleli, że Olimpia to grzeczna dziewczynka. Jestem pewien, że to były jej fajki. Musiałem się odegrać za to, że jak kiedyś wróciłem później do domu, wsypała mnie. Brat nigdy nie miał wyczucia. Na szczęście nikt go nie słuchał i nie miałam problemów z powodu tych papierosów. Po raz kolejny, świetna metoda wychowawcza. Nikt młodego tak czy siak nie słucha. To zajebiście po prostu, świetnie. A to, że tydzień wcześniej wrócił później z miasta i rodzice się o tym dowiedzieli, to już nie była moja wina. Proszę bardzo, każdy do swojego pokoju i szukamy. Nie ma czasu. Książeczkę mieszkaniową musieliśmy znaleźć za wszelką cenę. Ja już dość miałam klepania tej biedy. Może gdzieś z gazetami. Ponownie! Polecam znaleźć lepiej płatną pracę. O Boże święty! Ja te gazety wczoraj wyrzuciłam! Olimpia z Markiem, chodźcie! Andrzej! Wychodź już z tego pokoju! Ta książeczka mogła być w gazetach, ja je wczoraj wyrzuciłam do kontenera. To co, kochani? Czas najwyższy iść do sąsiada i w bardzo niezręczny sposób mu powiedzieć, że jednak musi oddać komputer. Jak wyrzuciłaś? No Boże! Wyrzuciłam, spakowałam, to nieważne. Ubieramy się wszyscy. Ale idziemy, się ubieramy. Idziemy szukać do kontenera. Tutaj akurat Anicie muszę przyznać rację. Bo gdyby chodziło o naprawdę 220 tysięcy złotych, ja bym sam nurkował w tym kontenerze. Anita wpadła w jakiś szał. Zaczęła przewracać całe mieszkanie do góry nogami. Zacząłem żałować, że w ogóle znalazłem tą książeczkę. Anita wraz z rodziną wybiega przed blok. Wszyscy szukają zaginionej książeczki mieszkaniowej w kontenerze na śmieci. Kobieta boi się, że jej marzenie o życiu w luksusie nigdy się nie spełni. Mamo, do którego ty śmietnika wrzucałaś śmieci? To jest ten! O i proszę, mam tutaj idealny przykład tego, dlaczego należy segregować śmieci. Bo teraz te dziewczyny muszą przeszukać każdy, kompletnie każdy kontener w tym śmietniku, zamiast tylko tego z papierem. Chodź, zobaczymy. Co tak stoisz? A ty co tak stoisz? Łap naszego syna i do kontenera go! Kurczę, coś mam! Co masz, mamo? Nie, to nie jest to! Andrzej, słuchaj! Posadź Marka, niech on tam głębiej sięgnie! Chyba jakaś śmieszna jesteś, ja nie będę grzebał w tym śmietniku! A co się taki delikatny? Pieniądze to byś chciał, co? Ja mam no wejść? No nie, mamo, nic z żadnym medelem, tak? Nie miałem zamiaru wchodzić do tego śmietnika. Jeszcze jakby któryś z kumpli mnie zobaczył, spaliłbym się ze wstydu. Też swoją drogą nie ma co się Markowi dziwić, bo kto chciałby nurkować w kontenerze, gdy nic mu dosłownie nie zostało obiecane? Bo córka dostaje koronę, dostaje auto, tam nowa kuchnia będzie w ogóle w mieszkaniu robiona, wszystko, ale dla Marka, no jak jakoś z tych 220 tysięcy ani złotóweczka nie wpadła dla niego, niestety. Masz do tego śmietnika, proszę państwa, co tu się dzieje? Co to za bałaganie? Zaraz te śmieci to na całym osiedlu. Same papiery. Żona, co my tu w ogóle szukać? Kurczę, nie ma. Mamy dokumentu, żona tutaj wyrzuciła dokumentu. Mamo, ty zostawiasz całą stertę gazet na komodzie. My tu posprzątamy. Ale ja je sam dałam. Dobrze, że chociaż jeszcze Olimpia wykazała przejawy myślenia, to ona mi przypomniała o tych gazetach. A nasi panowie zachowywali się, jakby ich to w ogóle nie dotyczyło. Dobra, chwila, pozwólcie mi coś tutaj zrozumieć. Oni poszli od razu grzebać w śmietniku, zamiast najpierw sprawdzić salon? To jest żart, prawda? Oni nie mogą być aż tak głupi, prawda? A tu chodziło przecież o naszą przyszłość. A, czy przyszłość? Bardziej chodzi o nową kuchnię. Ale tato, on tam zostawił tą książeczkę. Nie możecie. Andrzej! Posprzątamy. Masz kluczyki od auta? Ale wszyscy sprzątają, wszyscy. Szybko sprawdzaj. Wszyscy sprzątają. Niech pan nie krzyczy, będzie posprzątane. Nie dość, że byliśmy tacy zdenerwowani, to jeszcze przyszedł ten upierdliwy dozorca. Kiedyś jak wyplułam gumę na chodnik, to od razu na mnie naskoczył. Ale to przecież jemu płacą za sprzątanie, a nie mi. Ta rodzina robiła co chciała. Szczególnie matka i córka. A ja nie jestem od sprzątania śmietnika. Ja jadę do Sandry, bo tam zostawiła mi, dała mi te gazety. Lecę jeszcze do domu po torebkę, ja za chwilę będę. To ja tu zaraz sprawdzę. Wy tutaj posprzątajcie. I idźcie jeszcze do mieszkania dalej szukać, takiego dobrze? Ja za chwileczkę wrócę. Będzie wszystko okej. Anita zawsze była impulsywna. Co jej przyszło do głowy,
od razu musiała zrealizować. Dlatego zawsze wszystko i wszystkich miała pod kontrolą. Oni faktycznie coś musieli bardzo ważnego zgubić, skoro przeszukiwali te śmietniki. Ho, ciekawe, jak ważne coś zgubili i ile są skłonni za to zapłacić? Przepraszam, muszę do kontenera wskoczyć. Chwilę później. Anita przyjechała do koleżanki Sandry Łańskiej. Jej ostatnią nadzieją są gazety, które jej dała. O, cześć. Cześć, Sandra. Gdzie masz te gazety, które ci dałam? Może wejdziesz, cześć. Kawki? Nie, nie, dzięki. Gdzie masz te gazety? W sypialni, ale nawet jeszcze nie zaczęłam ich czytać. Ale dobra. Anita, no nie możesz mi się tak ładować do oj, sypialni. Dobrze, no, dobrze, przestań. No co ty robisz? Co ty robisz? Dobrze, no, nieważne, ja muszę tylko przejrzeć. Ale, a co, one są aż tak drogocenne? Pozwól, że ja to ocenię, dobrze? No co się z tobą dzieje, Anita? Sandra widziała, że jestem zdenerwowana, więc jej miała się za co obrazić. No tak, owszem, wcisnęłam się do mieszkania, a potem do sypialni mojej koleżanki bez jakiegokolwiek pytania. Ale nie rozumiem, dlaczego ona jest na mnie zła? Chciałam tylko przejrzeć te gazety, a że weszłam do sypialni, no trudno, spieszyłam się bardzo. A nie, no dobra, jak się pani spieszyła, to nie ma problemu. Proszę też do mojej sypialni sobie wejść i pogrzebać, bo się pani śpieszy. Aż się przestraszyłam. Wpadła tu jak szalona. Naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje, ale Anita czasami po prostu zachowywała się jak idiotka. Co się dzieje? No? Mój inteligentny mąż znowu nawalił. Ale że co nawalił? Co zrobił takiego? Zapodział tą książeczkę mieszkaniową. Że nie wypłacą nam pieniędzy, rozumiesz? Boże, biedactwo. I dlatego szukasz, no dobra. Jak można być tak głupim? Wiesz, jestem facetem, jeszcze trochę to dostanę białej gorączki. Ja wiem, że w tym przypadku Andrzej jest tym złym, bo zgubił książeczkę wartą 220 tysięcy złotych i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, naprawdę. Ale nadal, z jakiegoś powodu to cały czas widzę oczami wyobraźni tą kobietę, tą panią Anitę, jako złą postać w tym odcinku całym. Mimo wszystko, że ona w sumie nawet nic złego nie zrobiła, jak na razie. I jeszcze kontynuując ten wątek przez sekundę, panie Andrzeju, nie byłby pan szczęśliwszy samotnie? Serio mówię, serio. To masz niezły problem. Tak. Szukamy cały czas tej książeczki i cały czas mam nadzieję, że ja ją znajdę, bo ja ją znajdę. Słuchaj, Sandra, ja lecę, nie mam czasu. No to powodzenia. No, to trzymaj się. Trzymaj się, pana. Widzimy się na fitnessie. Tak, tak, cześć. No, pa. No właśnie, w tym rzeczy na fitness też nie mogę iść, bo nie mam jak zapłacić. To naprawdę trzeba być palantem, żeby zgubić własną książeczkę mieszkaniową. Rozumiałam Anitę, ale w sumie nie było mi jej żal. No proszę pani, to jest nie dziwne, jak pani zna dłużej Anitę. Ja ją znam razem z widzami ile? 10-15 minut? Ja tej kobiety nienawidzę. Jak byłyśmy ostatnio na fitnessie, cały czas gadała o tym, że kupi sobie wielki dom i nowy samochód. Cóż, miała pecha. Czekajcie, co jest... Nie, chwila, stop. Ta kobieta naprawdę sądziła, że za 220 tysięcy złotych kupi sobie nie tylko auto, ale także wielki dom? No okej. Następnego dnia załamane małżeństwo Ogrodowiczów przyszło do banku. Chcą się dowiedzieć, czy możliwa jest wypłata środków bez okazania książeczki mieszkaniowej. My przyszliśmy po to, aby odzyskać te pieniądze, wyciągnąć z banku. I dlatego jesteśmy tutaj u pana. Rozumiem, a czy mają państwo numer konta, który znajdował się w książeczce? Nie no, on był w książeczce, ja nigdzie nie zapisywałem. No, no po co? No właśnie, panie Andrzeju, po to, właśnie po to. Dobrze, panie Andrzeju, w pomieszczeniu obok mamy bazę klientów, znajdziemy tam pana dziadka. Panią prosiłbym o chwilę cierpliwości, dobrze? Dobrze, zaraz podejdziemy. Poczekam. Proszę bardzo. Bardzo denerwowały mnie te procedury bankowe. Chciałam tylko, żeby bank jak najszybciej wypłacił nam zawartość książeczki mieszkaniowej. Pani Anito, czy według pani powinno być tak, że można sobie wejść do banku, poprosić 200 tysięcy i wam dadzą bez sprawdzenia czegokolwiek? Według pani tak powinno być, tak? Ja nie jestem osobą religijną. Ja nie, naprawdę nie jestem. Ale wiecie co? Dzisiaj wieczorem się pomodlę. Za pana Andrzeja. Artur, przyszykuj kadzidło. Andrzej wraca z pracownikiem banku. Okazuje się, że musi złożyć podanie o wydanie duplikatu. A jak długo to potrwa? Około 2 tygodnie. Prześlę państwu listem poleconym. A, tak za troszeczkę potrwa. Ale czy nie mógłby pan teraz sprawdzić, ile moglibyśmy wybrać pieniążków, bo na tej książeczce było ponad 200 tysięcy? Rozumiem, ale panie Ogrodowicz, w międzyczasie była denominacja, także musielibyśmy te dane przesłać do naszej siedziby głównej, do centrali. Tam pieniądze, jakie były na tej książeczce, byłyby przeliczone i dopiero wtedy dalibyśmy państwu informację zwrotną, ale też zajęłoby to trochę czasu. Właśnie! Oni kompletnie wspomnieli o tym, że kiedyś były stare pieniądze, stare złotówki. One były mniej warte niż te nowe. Zaraz się okaże, że te 220 tysięcy złotych to ile jest warte? 20 złotych? Aż sprawdzę sobie, a czemu nie? Może jest jakiś kalkulator jeszcze. Stara, zły, na nowa. Musiałem sprawdzić, upewnić się. Tak, widzowie, 22 zł mają równo. Kamień spadł mi z serca, jak ten facet nam powiedział, że dostaniemy duplikat tej książeczki, bo ja już myślałem, że wszystko stracone.
No ale jak on mówił o tej denominacji, zaniepokoiłem się. A jak długo razem z tym przeliczeniem by to mogło potrwać? Kolejne 2 tygodnie. Tyle tylko, że chciałbym tutaj Państwa od razu uprzedzić, że jest to książeczka mieszkaniowa, więc jeżeli pieniądze, jakie uzyskają Państwo z tej książeczki, nie zostaną przeznaczone na wykup mieszkania, zakup mieszkania lub cele remontowe, to wtedy utracą Państwo premię gwarancyjną. Ale nam się spieszy trochę, chcieliśmy wcześniej te pieniądze. A tak w ogóle, to ja myślę, że bez tej premii to też się uzbierała niezła sumka. Jezu, ja się tak nie mogę doczekać momentu, gdy pani Anita sobie zda sprawę, że mamy 22 zł na koncie. Panie Ogrodowicz, nie doradzałbym tutaj w tej kwestii pośpiechu, ponieważ jeżeli wybiorą państwo szybciej te pieniądze, utracą państwo premię gwarancyjną, wtedy po denominacji myślę, że ta kwota wynosiłaby około kilku tysięcy złotych. Ile? Tak mało? Ja chcę swoje pieniądze, na tej książeczce było ponad 200 tysięcy. A tak w ogóle, to dziękuję za miłą informację. Andrzej, idziemy. Do widzenia panu. Co za złodzieje bezczelni. Co mnie obchodziła jakaś denominacja? Ja chciałam tylko wszystkie pieniądze zaoszczędzone na książeczce. Szkoda mi tych wszystkich osób, które przychodziły do mnie ze starymi książeczkami mieszkaniowymi, które po denominacji były naprawdę niewiele warte. Tak samo przyszli państwo Ogrodowiczowie i kiedy dowiedzieli się o tym, jaką kwotę mogą uzyskać z tej książeczki, byli naprawdę zawiedzeni. 3 dni później. Rodzina Ogrodowiczów wciąż nie może dojść do siebie. Olimpia ponadto musi zmierzyć się z przycinkami kolegów. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami powinna teraz przenieść się do prywatnej szkoły, czego jednak nie zrobiła. Co, jeszcze sądzili, że nie tylko kupiły auto, koronę, nową kuchnię, wielki dom z basenem? To jeszcze Olimpia wyszła do prywatnej szkoły. Czy ta pani Anita sądziła, że oni mają 20 milionów złotych? Olimpia wszystkim w szkole opowiadała, że na 18 dostanie super brykę i przeniesie się do szkoły prywatnej. Nic dziwnego, że się z niej wszyscy śmiali. Ale jak to, Olimpia? Wszystkim w szkole powiedziałaś, że na 18 urodziny dostaniesz własną wyspę jak Johnny Depp? Jak, Olimpia? Twoją karierę już szlak trafił do końca? Marcin, odwal się! No dlaczego przecież miałaś robić wielką karierę i co? A co swoim internatem? Miałaś tam już być. Kiedy idziesz? Może nigdy, bo twoje dziecko jest bankrutem? No zobaczymy jeszcze. Żal mi cię. Nigdy nie będziesz lepszy od nas. Nigdy. Olimpia uważała się za nie wiadomo kogo, a rzeczywistość była całkiem inna. A ty co myślisz, że jesteś lepszy, bo ci starzy wszystko sponsorują? No raczej by jego starych na to stać. No to twój ojciec, nieudacznik. Wow, 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 dziewczynko, pana Andrzeja proszę się nie czepiać. Proszę pani Anity się czepiać. Jak można nie sprawdzić, czy ma się te kasy w banku? Przecież to jest jakaś porażka. No, a twoi rodzice brali komputer od nas, stary. No, co się tutaj dzieje? Otypiają się mnie. Zostawcie moją córkę w spokoju. I wyłącz ten telefon. Wyłącz gówniara, bo ci go zabiorę. Wyprowadzacie już się do swojej willi wymarzonej, domku dla lalek, którą Olimpia wspomniała? A ty się sam wspomniała? Przyj, gówniarz, uważaj na to, co mówisz. Mamo, nie wtrącaj się. Chciałam ci tylko pomóc, córeczko. No, ale nie pomagasz mi, ja sobie poradzę. Patrz ty już stąd, chodź, i to szybko. Popatrzę zaraz naszą gwiazdę. Dobrze, że Lucyna to nakręciła. Przynajmniej będzie śmieszny filmik w sieci. Olimpia i matka są beznadziejne. A, dobra, czyli wychodzi na to, że nie tylko Olimpia jest zepsuta, także jej znajomi są po prostu śmieciami ludzkimi. Nie czepiajcie się mnie, że jestem niemiły, okej? Okay? Ale moment, w którym ktoś cię nagrywa telefonem i zaczyna się śmiać, że będzie byka w sieci, to sprawia, że jesteś ludzkim śmieciem po prostu. Chciałam tylko pomóc córce. Wiedziałam, że cierpi tak samo jak ja. Chciałaby żyć na właściwym poziomie, móc sobie kupić, co tylko zapragnie. Tylko Andrzej i Marek uważali, że bez tych pieniędzy można żyć. No tak, i szczegół, że ostatnie 25 lat żyliśmy dosłownie bez tych pieniędzy. Ale bez tych pieniędzy nie można żyć, okej? Okay? Nie można bez nich żyć. 3 dni później. Koledzy z pracy Andrzeja dowiedzieli się o jego kłopotach finansowych i mają dla niego prezent. Mężczyzna nie jest z tego zadowolony. Razem z chłopakami kupiliśmy ci prezent. Świnkę. Co? Jaką świnkę? O, taką fajną, różową. Na te wszystkie twoje miliony. No, głupie żarty. No co? Jakiś mi tu fajans dajesz? Nie, no spoko. O co chodzi? Co tam? Co tam w ogóle ma być? Co? Powinienem się na ciebie obrazić. A, przestań. Z tą świnką to było normalne chamstwo. Byłem wściekły na Michała, że w ogóle maczał w tym palce. Zażartowaliśmy z Andrzeja. Mieliśmy nadzieję, że tak to odbierze. Chcieliśmy po prostu poprawić mu humor. Chcieliśmy po prostu poprawić humor. Szczególnie, że facet stracił dosłownie wszystkie pieniądze. Oszczędności życia swojego dziadka. No to jest nieważne, nie. Chcieliśmy poprawić mu humor, no. Tymczasem przychodzi Anita z pretensjami. A wiesz, co to jest? Co? Rachunki za mieszkanie. Czyż prąd? Gaz. O Jezu, trzeba zapłacić za prąd i gaz? Kurczę, no rozejrzyjmy się. Czy jest tutaj może coś, co możemy sprzedać, ewentualnie oddać do sklepu, bo niedawno to kupiliśmy? Szłam sobie na fitness, zajrzałam do skrzydki, a tam cała sterta rachunków do zapłacenia. No to od razu pojechałam do warsztatu Andrzeja. Byłam strasznie wściekła.
Co w związku z tym? To jest właśnie najlepsze pytanie. Co w związku z tym, Anita? Co oczekujesz od Andrzeja? Mam kolejną pracę sobie znaleźć? Chyba nie. Natomiast mam inne idealne rozwiązanie, bo takie futro się pewnie z prawdziwych zwierząt kosztuje kilka tysięcy złotych. No to pani Anito, no... Można by tak oddać do sklepu. Wszystkie pieniądze wydałam na zakupy. I teraz musimy to zapłacić. Myślałam, że masz te pieniądze. A z czego mam ci zapłacić? Ja nie mam żadnych pieniędzy. Wszystko zostało wydane. Jak skąd to mam wziąć? Poproś szefa, może weźmiesz nadgodziny, wtedy zarobisz więcej. Nadgodziny? Tu nie ma nadgodzin, tu nie ma tyle zleceń. No. Nadgodziny? Anita, ja pracuję 18 godzin dziennie. Tak myślałam. Możesz zrobić tak, żebyśmy nie mieli problemów. Ja? Tak. Wiesz co? Możesz znaleźć, skoro masz tyle czasu, jakąś drugą pracę. Na przykład jako stróż na parkingu. Jako stróż? Jak ty to sobie wyobrażasz? Ja mam drugą pracę znaleźć? Oczywiście. Ucieszyłem się, że żona przyjechała po mnie do pracy. I to był właśnie pana pierwszy błąd. A tymczasem Anita zrobiła mi awanturę o rachunki. Przecież to ona wydała nasze wszystkie oszczędności. Zastanawiałem się, czy ona w ogóle mnie jeszcze kocha. A nie, to ja już nawet wiem, że nie. Nie, absolutnie nie. Słuchaj, lepiej będzie jak to, co kupiłaś, po prostu odda z powrotem i znajdą się pieniądze na wszystko. No chyba na rachunki, na życie. Ja to mam oddać? No. Nic z tego. Aha, jeszcze jedna sprawa. Masz odebrać nowaką komputer. Że co? Tak. Ty chyba oszalałaś, jak komputer? Ja oszalałam? Prezent odbierać? Przecież myśmy dali im to w prezencie. I co z tego? Gdybyś nie dał plany na całej linii, nie musielibyśmy go odbierać. No komputer, a jak to jest... wygląda? Odbierać? Komputer jest potrzebny naszym dzieciom. No co pani Anito, skoro pani dała im ten komputer, to też byłoby fajnie, jakby pani go odebrała. No, I don't think I will. Jedziemy do domu, nie ma już dyskusji. Lepiej byś oddała to, co komputer kupiłaś. Komputer odbierzesz, nie dyskutuj ze mną. No, nie mogłem odebrać tego komputera tym nowakom. No jak, no to był prezent. Anita się uparła, ja już nie chciałem się kłócić. No, poza tym to i moja była w tym wina. Godzinę później. Andrzej idzie do sąsiada Franciszka Nowaka, by odebrać swój stary komputer. Mnie po prostu było wstyd iść po ten komputer. No, nie miałem wyboru. Trzeba było od razu pójść do tego banku i załatwić sprawę, a nie szastać pieniędzmi, których nie mieliśmy. No niestety, trochę głupio, ale trzeba poprosić o zwrot komputera, bo dosłownie nie mają pieniędzy na jedzenie. I owszem, może żona mogłaby oddać futro, ale bez tego futra by nie wyglądała dobrze, tak? A teraz jak zwróci wam ten komputer sąsiad, będzie mieli pieniądze na jedzenie i pana żona podczas jedzenia będzie wyglądała rewelacyjnie. Co cię do mnie sprowadza? Słuchaj, słyszałeś o tym, że z tą książeczką, nie? To tam na mnie wypaliło. No mówiłeś, że do banku masz iść. Nie, no słuchaj, byłem, ale no wiesz, to było w starych złotych, była denominacja, okazuje się, że tam grosze nam wypłacą z tego. Słuchaj, ja przyszedłem, no taka, no głupia sprawa, bo ten komputer, co wam tam dałem, nie? No słuchaj, jak komputer? Przecież... Ale ja go nie oddam, on przecież prezent to jest prezent, jak to? No ale to no, moim dzieciom jest potrzebny, no. No słuchaj, no ale jak to wygląda? No dałeś i teraz zabierasz? A to? Ale to jest po potrzebie. Co ty tutaj robisz? A przyszedłem po nasz komputer. Ale czy ci nie jest wstyd? Właśnie, będzie co w szkole opowiadać. No i teraz to wszyscy się z nas będą śmiać. Jezu, jak to jest zła córka, jak to jest zła generalnie osoba, Jezu. No ale on będzie potrzebny, przecież wiesz, że matka to mi obedrze ze skóry, jak go nie przyniosę. Było mi wstyd spojrzeć komukolwiek w oczy. Chciałam jak najszybciej uciec i nie chodzić do szkoły. Wiedziałam, że po tej akcji z komputerem cała szkoła będzie się z nich śmiała. Naprawdę? O, a ciekawe jak się ta cała szkoła dowie o tej całej akcji z... A, okej, od ciebie, okej, rozumiem. Dobra, żebyś miał spokój ze swoją żoną, to ci go oddam. Nie, to jest nie fair, on jest potrzebny. Dobra, musisz wykasować to wszystko, co tam masz, musimy oddać komputer. Zaraz go przyniosę. No jak można odebrać komuś prezent? Ale i tak ten komputer cały czas się wieszał, chodził jak chciał. Tylko mnie denerwował. Ta żona Andrzeja była okropna i tylko chodziło o pieniądze. O, koleś pluje faktami. Następnego dnia Anita wróciła z zakupów. Historia o nic niewartej książeczce mieszkaniowej rozniosła się po okolicy. Kobieta jest wściekła, bo ludzie się z niej śmieją. Ma dość. Postanowiła odejść od męża. Tak! Mamy to! Polacy, mamy to! Tak! Od dzisiaj będą się śmiali tylko z ciebie. A co ty wyprawiasz? Co wyprawiam? Wyprowadzam się. Wyprowadzam chyba się po prostu. Żartujesz. Nie, nie żartuję właśnie. Nie żartuję, już no za ale długo o co czekałam. Ci chodzi? No, ale na co czekałaś? Na to, żebyśmy w końcu mieli to, co mi obiecywałeś. Obiecywałeś mi inne życie i Olimpii. Dosyć już no ale tego. Nam niczego nie brakuje. No właśnie, to jest najlepsze, Andrzej. To mnie najbardziej bawi w tym wszystkim, że wy wcale złego życia nie prowadzicie. Macie pieniądze na jedzenie, macie swoje własne mieszkanie, oboje pracujecie, jakby no kurde, to jest całkiem dobre życie. Chryste. Ale nie, dopóki żonie nie zapewnisz
marmurowej kuchni, to nie, to tragedia. Tragedia! O, może tobie nie brakuje. No ale słuchaj. Ja już mam dosyć! Olimpia! No ale ja pracuję, kiedyś będziemy mieli ten luksus, to tak, ile już lat na to czekam? To nie tak od razu, jak ty to sobie wyobrażasz? Ile lat już na to czekam, to nie od razu. Dosyć! Ale zastanów się jeszcze nad tym. Andrzej, nie dyskutuj, pozwól jej sobie pójść! Ja się zmieniam. Ale co się dzieje? Chcecie, aby się rozwieść? Chwili, chcesz... Tak, kochanie, odchodzę od ojca. Wyprowadzamy się do cioci Stasi. Pakuj się. Dobrze. Co, pakuj też? Się. Tak, ja też. Wy chyba oszalałyście. Nie. Marek, wyprowadzasz się z nami? Zostaję z tatą. Aha. O, dzięki Bogu, Boże! Marek, kocham cię, chłopie, jesteś wspaniały. Zresztą w sumie od nagrania tego odcinka minęło już chyba 12 lat. Marek już jest dorosły na pewno. Marek, mordo, żółwik po pierwsze, a po drugie idziemy na piwo razem. Idziemy, mordo, idziemy na piwo, no nie? Z tatą zostajesz. Tak, zostajesz. Dobrze, dobrze. Ale... My z Olinką się wyprowadzamy. Przemyśl to, nie podejmuj decyzji pod wpływem. Nie, ja już przemyślałam to wystarczająco długo. Byłem w szoku. Nigdy nie spodziewałbym się, że Anita ode mnie odejdzie. Kochałem ją. Mama tatę tylko cały czas dołowała, bo nie mogła sobie kupić jakichś bzdetów. Chyba pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Chodź, kochanie, szybciej ubierać. Ale musicie się wyprowadzać nigdzie. Nie musimy, ale chcemy. Ja już nie chcę żyć z nieudacznikiem życiowym. Mi Olimpii należy się coś więcej. Jakim... Tak, zgadzam się z panią Anitą. Ja zasługuję na lepiej. Gdzie jest mój Henry Cavill? Udacznikiem, naprawdę nam niczego nie brakuje. Może tobie, nam brakuje. Kiedyś będziemy na pewno w luksu. Do widzenia. Nie mogłam już patrzeć na Andrzeja. Nie mogłam też pogodzić się z tym, że nie będziemy bogaci. Niepotrzebnie narobił nam tyle nadziei. Byliśmy pośmiewiskiem. Wiedziałam, że to tak się skończy, bo przecież cały czas się kłócili. A u cioci Stasi czułam się bardzo dobrze. Dwa dni później. Andrzej choć na chwilę chce zapomnieć o swoich problemach. W tym celu umówił się ze swoim kolegą Michałem. Z Michałem znaliśmy się od wielu lat. Pracowaliśmy razem i zawsze mogłem na nim polegać. Super, wspaniała przyjaźń. Do czasu. Do czasu, gdy pan Michał domyśli się, że skoro Andrzej nie ma pieniędzy, to on będzie musiał zapłacić za to piwo. Andrzej zwierza się koledze. Mężczyzna ewidentnie nie lubi Anity. Czasami może była zła, ale tak to nie, no ostatnio tylko. No, ostatnio. Ja myślę, że cały czas, no, albo od dłuższego czasu. Zresztą, jak tylko się z nią spotykałem, od razu wiedziałem, jaka z niej księżniczka jest. Tak naprawdę nigdy nie lubiłem tej Anity. Ona stawała się coraz gorsza. Nie mógłbym z nią wytrzymać. Michał uważa, że Andrzej powinien poznać jakąś nową kobietę, wybrać się z nim do dyskoteki i zapomnieć o Anicie. Do dyskoteki? Jak słodko, jak kiedyś na imprezy mówiono, no nie? Ja naprawdę z całego serca liczę na to i czekam na moment, w którym przestanie się mówić imprezy, czy tam dyskoteki, dźwiksy. Zaczniemy znowu mówić, jak kiedyś w Polsce, że się idzie na zabawę. O, albo jeszcze lepiej, na prywatkę! Andrzej jest jednak zmęczony i chce iść do domu. Wiadomo, że trzeba było pomóc komplowi. On mi też pomagał, gdy ja się rozwodziłem, więc musiałem zrobić to samo dla niego. Proszę. Dziękuję. Jakby pan potrzebował rady kobiety? Akurat tak się składa, że słyszałam trochę z tej rozmowy. A powiem panu, że kobiety lubią, jak się o nie walczy. Pani Klaudio. Owszem, ale nie o Anitę. Nie chciałam się wtrącać, ale ten pan od razu wydał mi się sympatyczny. Skoro w związku się coś nie układa, trzeba coś zrobić w tym kierunku, żeby to naprawić. W końcu prawdziwą miłość spotyka się raz w życiu. No, a potem przez 30 lat się męczysz w tym związku w prawdziwej miłości, aż sobie znajdujesz nową dziewczynę. Na przykład panią Klaudię z baru. Tydzień później. Załamany mężczyzna postanowił odzyskać swoją żonę. W tym celu poprosił ją o spotkanie. Prócz tego ma dla niej pewną niespodziankę. I tą niespodzianką będzie to, że będą musieli uciec z tej restauracji przez okno w łazience, bo nie mają pieniędzy. O, cześć kochanie. Cześć Andrzej, jakie kochanie? Jak ty do mnie mówisz? Mogę? Kochanie, jak ty do mnie mówisz, Andrzej? Uspokój się! A nie, chwilę, przecież jestem twoją żoną. No, skoro musisz, powiedz mi, Andrzej, po co tak naprawdę mnie tutaj ściągnąłeś? O co w tym wszystkim chodzi? Wyluzuj się, porozmawiamy. Wyluzuj się? Jestem wyluzowana. Proszę bardzo. Napijmy szampana. Szampan? Z jakiej okazji szampan? Chciałem zrobić Anicie niespodziankę. Wydałem na to wszystkie swoje ostatnie pieniądze. Chciałem ją po prostu odzyskać. To za nas. Przez zdrowie. Andrzej, nie ma żadnego nas, nie mamy o czym rozmawiać. Oszukałeś mnie i Olimpię takim gadaniem o bogactwie. Cholera, ja naprawdę teraz z całego serduszka chcę, żeby Andrzej jednak znalazł ten czek, czy tam tą książeczkę mieszkaniową, ale żeby już do tej żony nie wrócił, żeby te pieniądze, które tam będą, kto wie ile, nawet jeżeli to byłoby 22 zł, to tak dla samej zasady, żeby te 22 zł wydał na siebie, a nie na żonę. Chociaż tyle, no. Andrzej, mówię zupełnie serio, ty na to zasłużyłeś. Popraw koronę królewiczu i idź do przodu. To nie ma sensu ta rozmowa. Ale sobie to przemyślałem, jesteś dla mnie najważniejszą osobą.
Tak. Naprawdę zależy mi bardzo na tobie. Ciekawe, ciekawe. W jaki sposób sobie to przemyślałeś? Mam dla ciebie prezent. Prezent? Wiem, że popełniłem błąd, chciałem ci to jakoś wynagrodzić. No proszę, ty prezent? O, zjemy Andrzej, kolację. Piękne to jest. Foxy kupił jej koronę. Serio, kupił jej koronę. Ja się naprawdę nie chcę już szczepiać, ale poczepiam się chwilę jak zawsze. W końcu mi za to płacicie. W jakiej sytuacji socjalnej, to wiecie, impreza, urodziny, jakiś tam bal, coś tam deseń, dorosła kobieta może sobie pozwolić na założenie diademu czy tam korony? Nawet nie wiem, jaka jest różnica. Bo dosłownie jedyny taki moment, który mi przychodzi do głowy, to wtedy, gdy dziewczyna wygrywa tytuł królowej balu, czy coś tam deseń, to dostaje wtedy koronę i kwiaty. Tylko i wyłącznie wtedy. A tak w życiu codziennym? Możecie swoje propozycje napisać mi w komentarzach, bo ja teraz się zastanawiam i nie wiem po prostu. Wiesz co, widzę, że na tej książeczce nie było wcale tak mało pieniędzy. No wiesz, tak no naprawdę jest, to były grosze. Jest to przepiękne. Ale chciałam, żeby się poczuła jak księżniczka. No. Zawsze o tym marzyłaś. Zawsze, zawsze chciałam. To fakt. No jest to przepiękne, no. Nie mogę uwierzyć, że ty mi coś takiego kupiłeś. Jak przyjdę do domu, pokażę Olimpii, to po prostu nie uwierzę, że to jest ale, od ciebie. Ale słuchaj, ale to jest tylko na dzisiejszy wieczór. Jak to ja na dzisiejszy wieczór? Ja tego nie kupiłem, wieczór. Ja to... Wypożyczyłem u jubilera. Andrzej, kaucję zapłaciłem Andrzej, za ostatnie pieniądze. To jest jakaś kolejna gra z twojej strony? Ale jak to, Andrzeju? Nie stać ci na ten diadem, który ewidentnie kosztuje pewnie ze 30 tysięcy złotych? No jak ty możesz mi tak traktować? Nie, no chciałem spełnić twoje marzenie. Zawsze marzyłeś, żeby być księżniczką. Andrzej, taki sposób? Wypożyczenie? Wiesz co? Jesteś żałosny. No ale, nie ma ale dlaczego tak? Jesteś żałosny, nie mamy o czym rozmawiać, rozumiesz? Nie mamy o czym. Wychodzę. Andrzejowi chyba totalnie odbiło. Myślałam, że chce mi dać ten prezent w ramach przeprosin. A on go tylko wypożyczył. Żenada. Dobry wieczór. Słyszałam wszystko. Proszę się nie przejmować. Może pan się napije wódeczki albo drinka na koszt firmy. I to jest konkretna kobieta. Bardzo ją lubię. Nie, nie, dziękuję. Wie pani co, ja w ogóle to przepraszam za ten cały cyrk z tą księżniczką. Nie, nie, żadnego cyrku nie było, nie było tak źle. Ale swoją drogą, to jakby mi ktoś zrobił taką niespodziankę, byłabym szczęśliwa. No ale niestety nikt mi nie zrobił. No widzi pani, a mojej żonie się w ogóle to nie podobało. Andrzej był w restauracji kilka dni wcześniej. Już wtedy mówił o swojej żonie. Jak się tak pracuje za barem, to można się dużo dowiedzieć o problemach ludzi. No szkoda. Nie mam ci już. Bardzo mi przykro. Tak poza tym to Klaudia jestem. Miło mi, Andrzej. Mi również. Jakbyś czegoś potrzebował, to jestem za barem. Dzięki. Proszę. Było mi żal, że żona go tak potraktowała. W końcu naprawdę wpadł na świetny pomysł. Musiałam go jakoś pocieszyć. Klaudia była bardzo miła. Zresztą wcześniej zwróciłem na nią uwagę. Moja niespodzianka by się jej podobała. Może nie było więc ze mną aż tak źle? Dobra, zastanówmy się wspólnie. Klaudia, piękna kobieta, młoda dość, wyrozumiała, rozumie w pełni Andrzeja, mówi, że ten jego prezent, ta cała kolacja to było super romantyczne i wspaniałe. No i najważniejsze, wódeczkę proponowała. Andrzej, bierz się za nią! Kilka dni później. Mężczyzna poprosił Olimpię i Marka o spotkanie. Ma bowiem dla nich niespodziankę. Słuchajcie. Znalazłem książeczkę oszczędnościową dziadka. Ja, tato, nie mogę tej bitej śmietany, bo ja na diecie jestem. Słyszysz? Niestety. No nie dziwię się, tam jest więcej bitej śmietany i dodatków niż samej kawy. Zupełnie jak w Starbucksie. Ale jak książeczka? To nie jest książeczka mieszkaniowa, tylko oszczędnościowa. Tu dziadek zaoszczędził dużą sumę, którą ja odziedziczyłem. Naprawdę? To super, no. Jak ja się cieszę. Ja od samego początku wiedziałem, że te oszczędności były gdzieś ulokowane. Dosłownie w tej samej sekundzie, gdy Andrzej skończył mówić, że znalazł książeczkę oszczędnościową swojego dziadka i teraz jest bogaty, zadzwonił dzwonek do drzwi, gdzie czekała już jego żona, żeby wrócić do niego. Słuchaj, dziadek mówił o tej książeczce i nie kłamał. Tylko, że te pieniądze są w innym banku, dlatego w tamtym, w którym byliśmy, nawet nie wiedzieli o ich istnieniu w ogóle. To super, to teraz już wszystko będzie dobrze. Byłam taka podekscytowana. Pomyślałam, że jednak będziemy bogaci i odżyła szansa, że na 18 dostanę samochód. No, nawet jeżeli to wszystko jest prawda i rzeczywiście będą bogaci jednak, to na miejscu tego ojca jednak tej Olimpii bym nie dawał zbyt dużo prezentów i pieniędzy, no bo ona już w tym momencie jest zepsuta. Dobra, ja jestem umówiona z mamą, więc w takim razie ja już sobie pójdę. Może zostanie jeszcze chwilę. Pa, ja już muszę iść naprawdę. Zobaczymy się innym razem. Przebij piątkę. Musiałam jak najszybciej powiedzieć o tym mamie i miałam nadzieję, że jednak wróci do ojca. Jak zawsze w sobotę Andrzej wraca z zakupów. Towarzyszy mu syn Marek, z którym mężczyzna bardzo się zżył po tym, jak Anita się wyprowadziła. Tymczasem potwierdzają się przypuszczenia Marka. Chłopak przewidział, że matka szybko się odezwie, gdy tylko dowie się o odnalezieniu książeczki oszczędnościowej. Cześć Andrzej. Cześć syneczku. O cześć, tato. Cześć, brat. A co wy tu robicie? No, wie
wiedziałyśmy, że będziecie na zakupach, tak jak w sobotę. No i przyszłyśmy, żeby się z wami spotkać. Wtedy, jak Anita do mnie podeszła, wróciły do mnie wszystkie wspomnienia. Była taka miła i ciepła. Zawsze o takiej kobiecie marzyłem. O, miła i ciepła, to ciekawe, dlaczego nagle? To nie jest przypadek? Andrzejku, słuchaj. Tak. Chciałam ci powiedzieć coś. Ja to wszystko przemyślałam. Wcale nie myślę tak, jak ci mówiłam. To wszystko było w złości. Naprawdę, wybacz mi. Dotarło do mnie w końcu, jak ważna była dla mnie rodzina. Jak minęła mi złość, to nawet zaczęłam tęsknić za Andrzejem. Jeżeli popełni się błąd, trzeba się potrafić do tego przyznać. No właśnie, słyszałeś, Andrzej. To przyznaj się do swojego błędu. Ożenienia się. Przecież wiedziałam, że Andrzej i tak mnie kocha. Kocham was i no i chciałabym wrócić. No, nie gniewaj się na mnie. Mamo, pogódźcie się gdzieś indziej, a nie robicie mi siarę. Ale kochanie. Nie wiem, to dla mnie zaskoczenie. Ja nie wiem po prostu, co mam powiedzieć. Dla mnie to jest trudne przejść do porządku dziennego. Nie wiem po tym wszystkim, co się stało. No to i Andrzeja nawet się nie możemy czepiać, bo niecodziennie się słyszy od swojej własnej żony, że jest się nieudacznikiem, że jest się biedakiem, że nie można zapewnić dobrego bytu do rodzinie i że jeszcze na dodatek odchodzi, zabierając córkę. Plus trzeba być też bardzo złą osobą, że w ogóle takie coś być w stanie powiedzieć. Ja rozumiem, potrzebujesz czasu. Nie ma problemu, zrobimy to stopniowo. A teraz mam wspaniały pomysł. Pójdziemy razem na zakupy, tak jak dawniej, ugotujemy obiad. My wracamy z zakupu. Ale mieliśmy oglądać mecz, tak? Słuchaj, obiecałem ci, obejrzysz mecz, także spokojnie. Wiecie co, ja proponuję, pójdziemy na kawę, zastanowimy się, może spędzimy jakoś ten miły dzień. Byłem zły na tatę. Wiedziałem, że mama i Olimpia przylecą do niego, gdy znajdzie właściwą książeczkę. No da! Mark jest naprawdę dobry w komentowaniu tej całej sytuacji. Chłopie, może weź się za komentowanie parę dokumentów. Mama jest dorosła i wiedziała, co robi. Mi tam było obojętne, czy rodzice będą ze sobą, czy nie. A z ciocią Stasią mieszkało mi się dobrze. Tydzień później. Małżeństwo Ogrodowiczów zdecydowało, że dadzą sobie jeszcze jedną szansę. Anita nalegała, by wybrać się do banku i wypłacić środki z książeczki oszczędnościowej. I nagle się okazuje, że to był błąd i nie ma żadnych środków. I Anita nagle jednak zmieniła zdanie, że chce odejść od męża znowu. To dziwne, naprawdę. Kobieta koniecznie chce rozpocząć nowe, lepsze życie. Byłam strasznie zła. Gdybym na niego nie naciskała, nie zmusiła do pójścia do banku, pewnie byśmy tak przesiedzieli kolejne 10 lat. A w tym czasie książeczka by się gdzieś zawieruszyła. No chyba nie będzie żadnego problemu. No niestety muszę panią zmartwić, ponieważ... Jak to? Sama książeczka nie wystarczy. Niezbędne są jeszcze odpowiednie dokumenty uprawniające państwa do wybrania pieniędzy z tego konta, z tej książeczki. A, i proszę oczywiście nie zapominać, że musi być podpis na tych dokumentach państwa dziadka. A dziadek nie żyje od 10 lat, no to nie mój problem, no to do widzenia. Dodatkowo jest to dosyć duża kwota i placówka nie dysponuje taką kwotą, taką gotówką na chwilę obecną. No i takimi rzeczami zajmuje się szef oddziału. No to niech szef oddziału zejdzie tutaj do nas. No właśnie, problem w tym, że szef oddziału jest teraz na konferencji w Warszawie i wróci dopiero za 2 dni. Wtedy możemy się jakoś umówić na spotkanie i... O, nie ma mowy. Jesteśmy dzisiaj, mamy tu i teraz tą książeczkę. Pan jest z banku, więc jaki problem? Pani, ale... no, ja nie mam odpowiednich kompetencji do wypłacania państwu tych pieniędzy. Tak jak mówię, o tym decyduje szef. Proszę pana, pan tak mówi do nas. Poczekajmy parę dni, jak szef przyjdzie, to nas nie zbawi. I tak nie mamy wszystkich dokumentów. Szef całego banku. Ba! Po imieniu i nazwisku szefa nazwano bank. Szef się nazywa M, a na nazwisko bank. Jezu, moje żarty są coraz lepsze, coraz lepsze! Obiecuję wam, widzowie, w nowym roku moje żarty będą właśnie na takim poziomie, niezbyt wygórowanym. Mówił pan, że nie wypłaci. Andrzej, ale pan mówi to po to, żeby nas zniechęcić do wybrania tych pieniążków. Ale kilka ja się poskarżę pana szefowi. Ja nie chcę pani do niczego zniechęcać, to też nie jest mi na rękę, żeby nie wypłacać pani tych pieniędzy. Chodzi o to, że ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mam takich kompetencji. Dobra, teraz się autentycznie zacząłem zastanawiać, ile to jest pieniędzy, że nawet placówka banku nie posiada takiej kwoty. What the fuck? Andrzej, może się zastanów, może jednak szukasz męża, bo ja chyba byłbym zainteresowany. Andrzej, proszę, Andrzej, odpisz, proszę! Za to jest odpowiedzialny kierownik oddziału, słuchaj, a jego teraz na chwilę obecną nie ma. U mnie szef tak samo najważniejsze zlecenia sam osobiście załatwia. Andrzej, przestań, ja znam te wasze gierki. Ja tego tak nie zostawię, nie odpuszczę. Anita myślała, że z tego banku to my wyjdziemy z jakimiś walizkami pieniędzy i że będzie mogła od razu je wydawać. Ja rozumiałam, że muszą wszystko sprawdzić i że trzeba dostarczyć jeszcze jakieś dokumenty, ale miałam złe przeczucia co do tego banku. Czułam, że nie chcą nam wypłacić tych pieniędzy.
A może ja jednak wezmę tą książeczkę, wie pan? Wie pan co, no myślę, że jeżeli chcecie państwo wypłacić te pieniądze, to chyba lepiej, jeżeli ona zostanie u nas. My sobie ją sprawdzimy, ja dostarczę szefowi to wszystko. Nie! Pan postara się tutaj po umówieniu odpowiednie dokumenty dostarczyć do placówki i zrealizujemy to wtedy. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, ona nie chce, żeby zginęła ta książeczka. Nie no, wie pan co, to jest bank, także no mimo wszystko tutaj zajmujemy się lokowaniem pieniędzy. Tak sobie ta książeczka może tu zostać, przy wyjściu dostanie pan odpowiednie potwierdzenie, które będzie pana uprawniało do tego, żeby w każdym momencie tą książeczkę stąd zabrać. Nie będzie problemu. Nie ma żadnego problemu. Cholera, no Andrzej, no come on, no nie zgadza się, weź już tą książeczkę ze sobą, może jej nie zgubisz po raz kolejny. Więc dziękuję panu. Dziękuję również, do widzenia. Do widzenia. Oczywiście, jeśli okaże się, że państwo Ogrodowiczowie mają prawo do tych pieniędzy, no to wypłacimy. Dariusz Malinowski, pracownik banku. I o dziwo, jakimś cudem ten pasek pod imieniem pana Dariusza następnego dnia się zmienił. Następnego dnia było napisane Dariusz Malinowski, milioner. Tylko, że musimy najpierw sprawdzić tą książeczkę i otrzymać od nich dokumenty, które świadczą o tym, że są oni upoważnieni do wybrania tych pieniędzy z banku. Następnego dnia Andrzej wraz z Michałem są w sklepie budowlanym. Mężczyźni spotkali Klaudię, znajomą kelnerkę z baru, w którym bywają. Co tutaj w ogóle robisz? A kupiłam farbę, planuję pomalować kuchnię, później powiesić firanki, takie tam drobne rzeczy w domu. Czy ja z miłą chęcią ci pomogę przy tym remoncie, jak chcesz. Wiesz, w sumie to byłby dobry pomysł, szybciej bym się z tym wszystkim uporała. Wiesz, firanki razem łatwiej się wiesza, nie? No tak, a masz czas może w weekend? Moglibyśmy zacząć od samego rana. Weekend. No nie no, z miłą chęcią. Tylko wiesz co, musiałbym się z Anitą skonsultować. A to jednak wróciliście do siebie. No wyobraź sobie, wróciła do mnie. A ciekawe sama. Dlaczego? Ciekawe dlaczego. A ty już przestań. Andrzejowi nie chce źle życzyć, ale naprawdę mam nadzieję teraz, że Andrzej może jakimś cudem znowu zgubi książeczkę, już drugą, i żona znowu od niego odejdzie i wtedy Andrzej może być taki cios w twarz, może wtedy zorientuje i zrozumie, że żona była z nim tylko dla pieniędzy i go wcale od lat już nie kocha. I będzie mógł być z Klaudią szczęśliwy, woho! Słuchaj, daj mi jakiś adres. Napisz mi, żebym wiedział, gdzie przyjechać. Mam numer telefonu, wyślę ci adres SMS-em, także umówimy się co do godziny. Ja już muszę iść. Na razie. No, miło było cię spotkać. Cześć. Na razie. Hej. Jak było? Firanki łatwiej się razem wiesza, tak? No o co ci chodzi? Chyba dobrze coś powiedziałem. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, tak, tak. Słuchaj, to jest tylko koleżanka, fajnie nam się rozmawiało. Parę razy dzwoniłem do niej, to wszystko. No, oczywiście, tak. To jest tylko twoja koleżanka. No jasne, że tak. Naprawdę lubiłem pomagać przy takich małych remontach. W sumie to takie moje hobby. Powieszenie firanek to taki mały remont? Ciekawa definicja. W ostatnim czasie Klaudia była dla mnie wsparciem, więc chciałem się zrewanżować. Ślepy by zauważył, że Klaudia leciała na Andrzeja i była o wiele milsza, moim zdaniem, niż Anita. To akurat wyczyn nie jest. Mogliby się dosłownie wziąć psa ze wścieklizną, z pianą na ustach, a byłby milszy niż Anita. Dwa dni później. Andrzej i Anita wychodzą z rozmowy z kierownikiem oddziału banku. Ten nie życzył sobie obecności naszej ekipy na spotkaniu. Bank nie wypłacił nam tych pieniędzy. Ich ekspert stwierdził, że książeczka jest podrobiona. Okazało się, że na koncie jest o 2 zera mniej, czyli jakieś marne 2000 zł. To absurd! Oni nie chcą nam wypłacić tych pieniędzy. Kto podrabia książeczki? To chwila. Dziadek miał nie tylko książeczkę mieszkaniową, gdzie było 220 tysięcy złotych, z czego już to były stare złotówki, nieważne. To jeszcze dodatkowo dziadek miał drugą książeczkę, na której jeszcze miał kolejne 200 tysięcy złotych. Czy to nie jest trochę zbyt dziwne, że dziadek miał takie dwie randomowe książeczki z takimi kwotami? Jakby coś tu jest nie tak chyba. Czy jesteście pewni, że was dziadek może nie handlował narkotykami, czy coś? Oszczędnościowe? Dziadek. No kto? Dziadek. Andrzej, obudź się. A kto nam powiedział o sfałszowaniu książeczki? Ten facet z banku. Od samego początku dla mnie ta cała sprawa była jakaś podejrzana. Dziadek nie mógł mieć takich dużych oszczędności. Kontynuując dalej, ja się zacząłem zastanawiać, ile jeszcze tych książeczek dziadka jest gdzieś poukrywanych w tym domu. No ale jak ten kierownik banku powiedział, że chcemy naciągnąć bank, to aż się wystraszyłem. I jeszcze ten absurd z policją? Ale ja nie sądzę, żeby on kłamał. Wiesz co, jestem na 100% pewny, że oni zawiadomią policję. Pójdzie doniesienie, zobaczysz. Nie, Andrzej, oni chcą nas oszukać. Ja zaraz dzwonię do adwokata. Gdzie? Do adwokata. Ale nie mam pieniędzy, dodatkowe koszty. Dobrze, ja rozumiem. Wiesz, adwokaci kosztują, kobieto. Tak, adwokat kosztuje, oczywiście, ale tu chodzi o zasady. Zasady? Oni tak oczerniają naszą rodzinę. Racja jest po naszej stronie,
To nasze pieniądze. Nie pozwolę się tego pieniądze? Oszukiwać. Pieniądze? Na razie to jest więcej z nimi kłopotów niż pożytku. Nieważne, nieważne, Andrzej. Ja nie pozwolę się więcej oczerniać ani naszej rodziny. Ja dzwonię do adwokata. Dzień dobry, pan adwokat. Potrzebuję pana pomocy. O, fajnie, pani Anito. Dobrze, ma pani pieniądze? Nie, ale liczyłam na to, że może pan robi tą pracę z pasji. A, z pasji pani sądziła, że to... Okej, do widzenia. Dzwonię i koniec. Rób co chcesz. Powiedziałam im wszystkim, co o nich myślę. Zapewne nie byli przyzwyczajeni do słuchania na co dzień takich tekstów pod swoim adresem. Nie mogli sobie ze mną poradzić, dlatego wezwali ochronę. 6 ochroniarzy musiało panią Anitę wynieść. I 3 pogryzła. By the way, panowie ochroniarze, zróbcie sobie szczepionkę na wściekliznę, okej? No Anita od razu się wściekła. Przecież nie mieliśmy szans wygrać z bankiem. Przecież oni mają najlepszych adwokatów. Następnego dnia Anita i Andrzej spotykają się z panią adwokat. Chcą się dowiedzieć, jak uniknąć odpowiedzialności za rzekomo sfałszowaną książeczkę. Andrzej mówi pani adwokat, że podejrzewa, iż to jego dziadek podrobił książeczkę. Pani adwokat radzi zlecenie ekspertyzy pisma, co pozwoli stwierdzić, kiedy i kto mógł dokonać fałszerstwa. Nie ma bowiem możliwości, aby wystąpił błąd w księgach bankowych. Zdesperowany Andrzej widzi, że nie ma wyjścia i wyjawia w końcu prawdę. Musiałem coś zrobić, żebyś do mnie wróciła. To ty podrobiłeś tą książeczkę? Ty ją sfałszowałeś? No nie, mój kolega, on się zna na tym. Kolega polecił mi kogoś, kto się para takimi rzeczami. No, było to dosyć drogie, dlatego pożyczyłem pieniądze od Michała. W sumie też ciekawych Andrzej ma kolegów, którzy znają tak przypadkowo fałszerzy dokumentów. Jak można było być takim głupim? To ja zrobiłam przedstawienie aferę w banku po to, żeby nam jak najszybciej wypłacili te pieniądze, a on mi mówi, że sfałszował tą książeczkę. No, byłam w szoku. Chciałem po prostu tą książeczkę dać, żebyś do mnie wróciła, a później podmienić. Tamta pewnie by się znalazła w międzyczasie. Andrzej, czy ty już zwariowałeś? Czy ty już jesteś całkiem nienormalny? Czy nie wiedziałeś, że to się w końcu wyda? Coś ty najlepszego zrobił. Bo Anita, widzisz, nasza rodzina nie jest znana z inteligencji, więc tak, liczyłem na to, że to się już nigdy nie wyda. Słuchaj, zależy jak mi mogłeś? Na tobie. Chcę, żebyś do mnie wróciła. Brakuje mi ciebie, rozumiesz? I to wymyśliłeś? To wymyśliłeś? Tak jak tą całą sytuację chorą z tą biżuterią, którą wypożyczyłeś mi na jedną noc? Co ty w ogóle robisz? Tak postępuje dorosły facet? Jesteś żałosny. Dobra, to pytanie inaczej. Czy tak postępuje dorosła kobieta? Odchodzi od męża dlatego, że ten nie ma pieniędzy? Aha! Przepraszam. I skoro jesteśmy u adwokata, to ja żądam rozwodu. O, i pani Anita właśnie po raz kolejny potwierdziła, że jest mentalnym 7-latkiem. Dziękuję bardzo, wychodzę i więcej z tobą nie rozmawiam. Do widzenia. Do widzenia. Dla mnie to był już koniec. Chciałam jeszcze tylko od niego alimenty i zadośćuczynienie za ból, który mi wyrządził. O, jeszcze alimenty. Te jego kłamstwa kosztowały mnie wiele nerwów. No, sam sobie byłem winien. Myślałem, że to jest genialny plan. Liczyłem na to, że Anita w końcu zrozumie, że pieniądze nie są najważniejsze. Rozumiem, że pani Ogrodowicz czuła się oszukana, ale i tak miałam wrażenie, że dla niej bardziej liczą się pieniądze niż mąż. Zamyślony Andrzej wraca do domu. Po rozmowie z adwokatem mężczyzna chce zastanowić się nad wydarzeniami ostatnich dni. Jezus Maria, Klaudia ma jeszcze super słodkiego owczarka niemieckiego. Andrzej, bierz ją za żonę, teraz, w tym momencie! Mężczyzna spotyka Klaudię. A co ty taki zmarnowany, co się stało? Lepiej nie pytaj, od adwokata wracam. Mhm. Anita chce się rozwieść. O Boże, co się stało? Tą książeczkę poszło, no. Tak mi przykro, nie wiem co powiedzieć. Cieszyłem się, że spotkałem Klaudię, bo zawsze mogłem z nią o wszystkim porozmawiać i zawsze mnie wysłuchała, a nie się chodziło tylko o pieniądze. Może się przejdziemy z Poldem i porozmawiamy. No dobra. No to chodź. Może i dobrze, że tak się skończyło z Anitą. Przecież nie można było żyć cały czas w kłamstwie. Andrzej był naprawdę miły i chyba nadawaliśmy na tych samych falach. Miałam nadzieję, że się pozbiera. Chciałam mu w tym pomóc. 4 miesiące później. Dzisiaj odbędzie się rozprawa przed sądem karnym. Andrzej odpowie za podrabianie dokumentów. Pani, boję się, bo nie chcę iść do więzienia. Boję się, że pójdę. No bo co z dziećmi? Przecież moja żona to ustawi je przeciwko mnie. Stracą w ogóle szacunek do mnie. Proszę nie martwić się na wyrost. No ale chodźmy już. Wszystko będzie dobrze. Panie Andrzeju, proszę się na wyrost nie martwić. Pan się powinien zacząć martwić i pan będzie w więzieniu już. I obiecuję panu, pan będzie w więzieniu. Ja jestem strasznym adwokatem. Pół godziny później rozprawa dobiegła końca. Andrzej Ogrodowicz został skazany na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. 5 miesięcy później.
Andrzej, jego nowa dziewczyna Klaudia oraz syn Marek przeprowadzają się do większego mieszkania. Niespodziewanie okazało się, iż mężczyzna odziedziczył po ojcu grunty rolne, które mają bardzo dużą wartość. Ależ oczywiście, że tak. Ja jestem ciekaw, ile jeszcze spadków niechcący Andrzej gdzieś tam znajdzie. Zaraz się okaże, że on jest właścicielem zamku w Wielkiej Brytanii, w ogóle lordem jest w ogóle brytyjskim. Absolutnym złotem jest ten serial, złotem, jakie to jest głupie. Do mężczyzny zgłosił się deweloper, który planował w tym miejscu zbudować nowe osiedle. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży znacznie podreperowały rodzinny budżet. Andrzej ma też już za sobą rozprawę rozwodową. Temat książeczek był dla mnie raz na zawsze zamknięty. To znaczy do czasu. Do czasu, gdy pan Andrzej zajrzy kolejną książeczkę. Tak naprawdę największą niespodziankę sprawił mi ojciec, przepisując parę hektarów ziemi na mnie, które sprzedałem deweloperowi, a za te pieniądze kupiłem mieszkanie dla swojej rodziny i mogę spokojnie żyć. Nie spodziewałam się, że to się tak potoczy. Dlatego bardzo się cieszę. Dobrze dogaduję się z dziećmi Andrzeja. Dopiero później dowiedziałam się, ile Andrzej dostał pieniędzy ze sprzedaży ziemi. Ale nawet jeżeli stałby się bankrutem, to i tak bym go nie zostawiła. Przeprowadziłem się z Klaudią i tatą do nowego mieszkania. Znajduje się ono niedaleko starego, więc dalej mogę spotkać się z kumplami. Z Anitą nie otrzymuję już w ogóle kontaktu. No, chyba że przez adwokatów. Jak dowiedziała się o tej ziemi, którą odziedziczyłem, to jej całkiem odbiło. Próbowała wywalczyć jakieś alimenty. Na szczęście jej się nie udało. Natomiast relacje z córką mam coraz lepsze. No ja się nie dziwię, bo ta córka była taką samą małpą jak żona. I ona teraz będzie chciała dla pana być miła, bo chce może na osiemnastkę auto jakieś? Czegoś mi, kochani widzowie, brakuje w tym zakończeniu. Brakuje mi mianowicie takiej sceny. Sceny, jak pani Anitka próbuje znowu Andrzeja przekonać. Andrzej, ja cię kocham, zawsze cię kochałam, proszę wróć do mnie, proszę. Tego mi brakuje troszeczkę, tak tylko do drobinkę. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmiku na kanale La Cardom. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wyślemy go Twitcha, Twittera i Instagrama. I piszcie komentarze, kochani, bo ja was zapewniam, że ja wszystkie komentarze czytam. No oprócz tych, gdzie ktoś pisze: Paweł, jeżeli czytasz, daj serduszko. No nie dam serduszka, odwal się ode mnie, gościu. Dzięki wielkie, no się niedługo w następnym odcinku. Czołem.